Wyobraźcie sobie, że wracacie do waszego domu po kilku dniach nieobecności, by przekonać się, że wasz dom nie jest już waszym domem, wasi synowie zniknęli, a z mężem nie ma kontaktu. Taki właśnie koszmar napotyka bohaterkę fascynującego frylera, o którym wam dzisiaj opowiem. Hej, hej, moi drodzy! W ten piękny, wiosenny dzień. Wita Was Olga z wielkiego buka. Przed Wami na progu zła, Louis Candlish, thriller, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem muza. I to jest jeden z tych głośnych tytułów w swoim gatunku i nie ma się co dziwić, dlatego że podczas lektury ciary przechodzą po plecach. I nie ma tu przemocy, nie ma tutaj krwi, nie ma tutaj zbrodni. No prawie. Ale powróćmy do sytuacji, którą zarysowałam wam na początku tego filmu, czyli wyobraźcie sobie, że wracacie po kilku dniach nieobecności do domu, by przekonać się, że to nie jest już wasz dom, że waszych synów tam nie ma, nie ma też waszego męża i nie ma z nim żadnego kontaktu. To właśnie spotkało Fionę w jej ukochanym domu, domu, na który przez lata pracowała, który przez lata pielęgnowała, który był świadkiem jej zlotów i upadków. Teraz ma nowych lokatorów i Fiona musi stawić im czoła. I na nic zdają się krzyki o na nic zdają się łzy, dlatego że nowi mieszkańcy domu Fiony mają odpowiednie dokumenty i zapłacili naprawdę niemałą sumę za ten dom. Problem polega jednak na tym, że Fiona nigdy tego domu nie sprzedawała i na jej koncie nie ma żadnych pieniędzy. Natomiast jej mąż bram zniknął. Przed wami kochani diabelska rozgrywka godna tytanów, godna kobiety i mężczyzny, męża i żony i ich rozpadającego się małżeństwa. Krok po kroku czytelnik tutaj poznaje dwie strony tego dziwnego medalu. Opowieść Fiony, ofiary całego tego zamieszania i opowieść jej męża Brama, który do tego koszmaru doprowadził. Zawamy się w przeszłość tej pary, do samych źródeł problemu, by przekonać się, że nic nie jest do końca tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Louis Kendrick tak sobie obmyśliła tę fabułę, by Pokazać, jak jedna zła decyzja prowokuje całą serię niefortunnych zdarzeń, które prowadzą do tragedii. A potem wszystko jeszcze kumuluje się ze zdwojoną siłą i wybucha, wybucha wszystkim w twarz. To taki efekt kuli śniegowej, małżeńskiego koszmaru w skali mikro, i jednocześnie mały, rozpadający się świat, który doprowadzi do wielkiego nieszczęścia pewnej rodziny. I nie potrzeba tutaj było galonów krwi, słuchajcie, nie potrzeba było zwyrodniałego mordercy, nie potrzeba było też domów na odludziu, dlatego tylko że wystarczyła bogata dzielnica bogatych ludzi, ludzi, którzy mają zbyt wiele sekretów i zbyt wiele brudnych tajemnic. Zobaczcie sami, co napotkacie na progu zła Louise Candlish, to fascynujący thriller małżeński i domestic thriller w jednym, w którym dramatem największym jest tutaj suma niewłaściwych wyborów. A ja wam jeszcze na dokładkę dorzucę trzy inne niepokojące domestic thrillery, właśnie. Zmuszona by zabić Rachel Abbott, czyli opowieść o przemocy, która rodzi przemoc, o tajemnicy i o zemście w nowej serii tej mistrzyni brytyjskich. Thrillerów, właśnie. Nasz dom płonie Bonnie Kistler, rodzinny dramat i thriller sądowy w jednym i opowieść o rodzinie, która musi stawić czoła niewyobrażalnej tragedii. Dylemat B.A. Paris. I co prawda, dylemat, przed którym stoją nasi bohaterowie, jest dość absurdalny i nierealny, to jednak zagadka, która skrywa się za całą tą fasadą, jest arcyfascynująca. O wszystkich tych trzech tytułach również opowiadałam Wam tutaj na kanale, pisałam na blogu, więc jeżeli jesteście ciekawi. I zaglądajcie, szukajcie, no i czytajcie. A ja teraz razem z wydawnictwem muze zapraszam was na konkurs, mam dla Was jeden egzemplarz na progu zła Louis Candlish do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: co wy byście zrobili na miejscu naszej bohaterki? Obejrzyjcie jeszcze raz wstęp do tego filmu i odpowiedzcie na pytanie. Właśnie, co wy byście zrobili na miejscu Fiony? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzu pod filmem. Konkurs trwa do końca maja, a kiedy skończy się pandemiczne szaleństwo, będę rozwiązywać konkursy i wysyłać nagrody. Nie ma to jak porządny domestic thriller, dlatego że słuchajcie, nigdy nie wiadomo, komu coś takiego może się przytrafić. Jeden niewłaściwy wybór i jedna głupia decyzja. I potem właśnie taki efekt kuli śniegowej jak mamy tutaj w naprogu zła Louis Candlish. Jeżeli chcielibyście sobie poczytać o tej powieści, zaglądajcie na bloga wielkiego Buka, No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na wrzask, na wrzask Izy Janiszewskiej, czyli fascynujący polski kryminał. A jeśli jesteście nowi na wielkim buku, to witam was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Jest to kanał literacki książkowy. Jeśli Wam się tu spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!